cześć mojemu Bogu, który zmienił moje życie. W zasadzie ja wyglądam podobnie jak ja. I choć nie wierzyłem w to, że Bóg jest żywym Bogiem, ponieważ nie wierzyłem w to, co zobaczyłem w kościele katolickim. Pochodziłem z katolickiej rodziny, gdzie mama była prostytutką, tata była alkoholikiem. I co niedzielę, w zasadzie cała moja rodzina chodziła do kościoła, wszyscy oddawali cześć Panu Bogu, moja babcia przynosiła pewna ołtarz, a w tygodniu zaczynał się jeżdżąc. Matka była prostytutką, tata była alkoholikiem. I u mnie w domu rządowało się wódce, tak zwanej polskiej tradycji. Czyli jak się dobrze nie upiło, to nie było polskiej tradycji. To było jedno z największych tragedii mojego życia. Ja nie wiedziałem, w którą wierzyć bardziej. Czy w Pana Boga, który był w butelce, czy w Pana Boga, który był w agresji i nienawiści mojego ojca. W zasadzie nie mam wiedziałem, w którą patrzeć w stronę, jak ktoś mówi o Bogu. Nie umiałem tego zrozumieć, dlaczego z jednej strony wszyscy mówią o Bogu, a z drugiej strony tata rzuca mną po ścianę, zamyka mi w łazience i mówi, że nie jesteś matką z Kiblu. Nie rozumiałem, dlaczego moja mama mówi, że wierzy w Pana Boga, a kiedy ja się miałem zabawne za włosy, dużo mnie twarzą w stół. Nie rozumiałem Kościoła. I dzisiaj tak samo wielu młodych ludzi nie rozumie Pana Boga. I mimo, że tata wysyła mnie do Kościoła, mógł mnie iść do Kościoła, babcia mi mówi, że do Kościoła, w głębi serca zadałem sobie pytanie, po co mam iść do Kościoła? Ja nie chciałem. Dzisiaj wielu ludzi mówi sobie, a myślałem tam dzieci, ale wasze dzieci myślą. One wiedzą, dlaczego i czego obserwują dorosłych ludzi. Wiele młodych ludzi nie rozumie religijności swoich rodziców, ponieważ w niedzielę są w kościele, a w tygodniu palą papierosy, piją, bluzią, oglądają różne programy i nie ma w tym nic z Pana Boga. Pan Bóg brzydzi się naszą religijnością, która w zasadzie nie bardzo wie, co znaczy słowo chrześcijaństwo. Ja byłem w taki sam rozwiązany. W wieku 12 lat uciekłem z domu, ponieważ tak mnie tak odkryje, że ludzie mnie zabije. Ja wiedziałem, że mówi prawdę. Ja wiedziałem, że ten człowiek bardziej niż kocha Pana Boga mówi prawdę o tym, że to nic mnie nie uszkodzi. Więc postanowiłem uczyć się do pogodowia wyborczego. W pogodowiu biegu czy zobaczymy, jak starsi ludzie, starsi chłopcy wykorzystują dziewczyny. I tam zobaczymy kolejny obraz możliwości pedagogów i nauczycieli. Ludzi, którzy zasłaniali się swoimi ambicjami, wiedzą i edukacją. Miałem 12 lat, kiedy w izolatorium, w takim pomieszczeniu, w pogotowie opiekuńczym, zobaczyłem, jak wychowawca uderzył chłopca w twarz. Ją mama mnie załatwiła się do siebie. Płakałem bardzo, ale tylko to mnie specjalnie interesowało. I tam pierwszy raz ktoś powiedział mi, jak będzie rzeczywało z puszczalni, to mówię, to nie będzie bolało. Więc zaczęliśmy robić fakt z problemami z puszczalni. Na ogół, ćwaliśmy do tego stopnia, że niestety kilka miesięcy potem obawą mnie przytaskowała, leżałem na ulicy i znalazła mnie koleżanka. Na śpany pojechałem do szpitala dla osób uzależnionych. Tam lekarz typował mnie, bo byłem tak ćwany, że nie widziałem, że się pytał, bo problemowo się wyłączył. I wtedy pamiętam pierwszy raz, zobaczyłem lekarza, który gdzieś miał łzy w oczach i powiedział mi tak, słyszałem, mówi, co ty zrobiłeś, chłopcze? I sobie tak myślałem, że nie można mieć 12 lat i mieć dosyć świata dorosłych ludzi. Ja miałem dosyć świata dorosłych ludzi zamkniętych w swoich ambicjach, w swoich studiach, w swoim materializmie, którzy na każdym kroku próbowali za mnie zrobić swój mały światopogląd, takie skupisko swoich emocji i innych rzeczy. Ja miałem już dość. Już miałem dość tego świata. I stamtąd pamiętam, że byłem ośrodkiem dla kochanów. To było w bytowym obudku. Katolicki ośrodek. I tam spotykam pierwszy raz księdza. Jako mały chłopak, siedziałem w kaplicy. Było mi wszystko jedno. Pan Bóg był dla mnie obrazem ironii i szyderstwa. Myślałem, że chcemy się dzisiaj przedstawić Pana Boga, po to, co zobaczyłem w kościele. I uczciw wierzący, który myśli, ja się tutaj bardzo. Ja już nie chcę Cię, Panie Boże, znać. Kiedy ten ksiądz wszedł do kościoła, do kaplicy małej, ja byłem od razu nastawiony na nie. I dzisiaj spotykam wielu młodych ludzi po 15 latach od narodzenia, którzy non-stop nie chcą słuchać Pana Boga, ponieważ w swoim życiu spotkali dorosłych ludzi, którzy absolutnie wybili im Pana Boga z głowy. I Ty możesz być takim rodzicem. Możesz wybić swojemu dziecku Pana Boga z głowy, ponieważ wszystko, co możesz mu ustawić, to fałszywy obraz tego, kim jest naprawdę dla Ciebie Bóg Ojciec. Ale musisz zapamiętać jedną ważną rzecz. To nie są Twoje dzieci. Ja mam 7 dzieci, mam córkę, która ma 2 lata i Lubomira, który ma 4 miesiące. Kiedy obróciło się i dopuściło ich Bogiem, miałem jedną myśl, to nie są moje dzieci. To są Boże dzieci na służbie w moim
domu. Jeśli ja źle ją będę zdobywał, zdałem z tego sprawę na sądzie, a nie chciałbym wpaść w ręce Boga żywego za to, że zepsułem życie Bożym istotom na ziemi. Dlatego, że ważniejsze było to, co ja chcę, mój egoizm, moja próżna pycha. Żyjemy tylko chwilę. Najważniejszą myślą wszystkich ścian, z których chciałbym zostawić w kościele, jest to, że żyjemy chwilę. I bardziej niż lat, ten kościele boję się Boga. Więc czy nam się podoba to świadectwo, czy nie? Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że ja znam sprawę na sądzie przed Bogiem. I najważniejszą informacją jest to, że żyjemy raz. Tylko raz. I nic nie jest ważniejsze. Żaden materializm, żadne ambicje, żadne pieniądze, żadne samochody nie są ważniejsze od tego, co myśli o nas Bóg. I kim w Bożych oczach jesteśmy. Ja nigdy nie mogłem tego zrozumieć. Myślałem, że dla Pana Boga są moje własne dobre uczynki. Ile ja dobrych uczynków zrobię. I gdyby to było dla Pana Boga ważne, to Pan Bóg sobie tworzył instytucję charytatywną w postaci WOŚP albo coś jeszcze. I nie nazywało się Pan Bóg, to organizacja charytatywna. Ale Pan Bóg zrozumiał, że dobre uczynki ludzi są jak strugę na szata. I dlatego oddał Pana Jezusa. Bo człowiek non-stop upadał. Ja miał dobre uczynki. Przez wiele lat non-stop lodowałem w błocie. Narkotyki, nierząd, agresje, złodziejstwa, niskie poczucie własnej wartości, sięganie pochwalne rzeczy, po coraz lepsze rzeczy. Do tego stopnia zachodziłem, że nie wiedziałem, kim jestem. I tam spotykam księdza w kaplicy, który wchodzi, jakbym był czucznie nastawiony. Po wielu latach mojego obrazu kościoła myślałem, ja nie chcę mieć nic wspólnego, w sensie, że nic z kościołem i z nikim innym. Ale ten ksiądz powiedział jedną rzecz. Przyjechałem tutaj, aby powiedzieć Ci, że jest ktoś, kto naprawdę Cię kocha. Ktoś, kto może naprawić całe wagę, które doświadczy. I wziął gitarę i zaczął śpiewać piosenkę. Już teraz na mnie kwitną te ochoty. Ja mówię, kurde, co za dziwny ksiądz. Nie mówi mi tu o pięknych rzeczach, tylko mówi mi tu o jakiejś ochrony dziwnych. I on mówił dalej, w pewnej chwili, w głębi serca, coś w moim sercu pękło, zacząłem płakać. Czułem, że do kamienicy wchodzi ktoś, kto dotyka mojego serca i mówi do mnie, możesz być innym człowiekiem, nie musisz żyć przeszłością. Ja pomyślałem, jak inny obraz kościoła, który spotkałem do tej pory. Zacząłem wołać w tej kamienicy, w głębi serca, do Jezusa, którego tam spotkałem. Ten ksiądz położył na serce, po kolei mówił się, że tym młodym człowiekiem w środku, modlił się. Ja powiedziałem, jak mam żal do Ciebie, Panie Jezu, bo matka jest prostytutką. Miałem 12 lat, potrafiłem Wasze nazywać rzeczy po imieniu, bo jest zmęczony życiem. I tym, że dużo uczył mnie religijnych formułek, a nikt nie pokazał mi tego prawdziwego Boga. I tam pierwszy raz powiedziałem, że pomysła prawdę, powiedziałem, mam do Ciebie żal, to, że tata mnie pomił, że matka mnie pomiła. Mam żal o to, że spotykamy pedagogów i nauczycieli, którzy mnie wykleili i powiedzieli, że będę jak matka, jak ojciec. Nienawidzę Cię, tato. Pan Bóg powiedział, że cię mojego serca, to nie ja, to ludzie, którzy nigdy mnie nie poznali, którzy przyczynili sobie mnie jako etykietkę, a nie mają pojęcia, kim jestem. I dzisiaj chciałem zapytać Ciebie, na ile Ty znasz Boga, jakiego Boga oddajesz swoim dzieciom, jakim świadectwem jesteś, jakim świadectwem jest Twoje chrześcijaństwo dla Twoich dzieci. Czy Twoje chrześcijaństwo jest dzisiaj motywacją dla młodych ludzi? Czy oni przychodzą do kościoła z radością, z pasją, bo widzą Pana albo tatę, którzy kochają Boga, czy przychodzą dlatego, że muszą tu przyjść? To jest najważniejsze pytanie o chrześcijaństwie XXI wieku. Kibice nastawione, zabijają się z pasją swojego klubu. Młodzi ludzie na ulicach pragną pójść w bardzo często w nieościenkiem, ponieważ nie widzą żadnej motywacji w swoim tacie, w swojej mamie. Nie widzą nic wartościowego w życiu, w swojej rodzinie. Ja pracuję od blisko 10 lat jako pedagog. Pracuję z młodymi ludźmi w ośrodkach, w zakładach badawczych. Prowadzę badania w tej chwili na tym, jak wielu młodych ludzi nigdy nie zobaczyło autorytetu swoich ojców, ponieważ ojcowie piją, zostawiają rodziny i zawalają wychowanie wśród młodych ludzi. W mojej klasie, którą prowadzę, mam 50 młodych ludzi, 30 wolontariuszy, blisko 80 młodych ludzi. 70% tych młodych ludzi nie ma ojców. Ojcowie wyłączyli się, siedzą w ciepłych kapciach, oglądają telewizor, narzekają, jak ten film jest źle. Nie ma w nich nic wartościowego. Zostawili swoje dzieci. Matki zmęczone tym wszystkim bardzo często
jadą na jakiś psychotropa, lekarz antydepresyjny, bo nie radzą sobie z wychowaniem swoich dzieci. Jeszcze raz nie jadą do szkół, gdzie nie ma w ogóle ojców. Wszystko mają być matki. O, ojcowie przynoszą pieniądze, mówią, to jest moja rola, dajcie mi święty spokój. To jest dramat. Bo ja później pracuję z młodymi ludźmi na osiedlach, którzy biorą do balasze, narkotyki i oni nie chcą żyć. Oni nie chcą być w kościoła, oni wolą być na meczu, albo na czymś wielkim. To jest dramat. Ponieważ ja uważam, że kościół jest miejsce, w którym młodzi ludzie mogą się zrealizować. Ja odkryłem kościół. Ja odkryłem to, że chrześcijaństwo to jest miejsce, w którym chłopiec może się zrealizować. Ja zobaczyłem, że Bóg powołuje młodych ludzi, młodych chłopców, młode dziewczyny do życia w parafii. I my otworzyliśmy przy parafii Mateusza Pawlińca centrum młodzieżowe. Mamy klub sportowy, mamy siłownię. Uczymy młodych ludzi tego, że mogą być wojownikami dla Pana Boga, a nie jakimiś innymi chrześcijanami. Ale zanim się to stało, wylądowałem na samym bruku, jako przykład narkoman. Z tego ośrodka wyjechałem, wróciłem na ulicę. I po raz kolejny trafiłem pod ambitnych pedagogów, którzy nie mieli nic do powiedzenia. Pod panią pedagog, która powiedziała mi, że będzie twoja matka prostytutka. I się wyłączyłem. Sięgnąłem jeszcze raz po narkotyki. I wylądowałem na samym dnie. Wielu moich kolegów zawodowało, patrzyłem na ambitne panie pedagog, które więcej make-upu padły na twarz, na siebie malowały się, perfumowały, niż miało ochotę pracować z młodymi ludźmi. Siedziało w swojej kawiarence, piły kawki i mówiły do nas, no, wy i tak będziecie w pracy jak wasi rodzice. To był dramat mojego życia, bo ktoś mnie skreślił z góry. Być może gdybym tam spotkał ludzi, którzy powiedzieli do mnie dobre rzeczy, nigdy nie się bym bardzo na mnie do narkotyki. Czasami się zadaję pytanie, ile młodych ludzi mogłoby nigdy nie sięgnąć po narkotyki, gdybyś powiedziała im chociaż jedną dobrą rzecz, jako mama albo jako tata. Gdybyś raz połączył telefon albo telewizor i powiedział do syna, dobra, chodź, pojedziemy na bazę, chodź, to popisujemy, chodź. Może nigdy w życiu nie wylądowałbym w kryminałach gdziekolwiek indziej. Może ja nie musiałbym wylądować tyle razy na bruku, gdyby mój tata albo moja mama nie pobili mnie, ale zabrali mnie gdzieś na basen. Ja nie znałem czegoś takiego, że można pójść sam na basen. Mnie ojciec nie zabijał na basen. Ja wracałem ze szkoły, to leżał taki, załatwiał się pod siebie. Ja musiałem dzwonić po budowie, miałem 11-10 lat. O drugiej w nocy ojciec wrócił mnie, bo mówił, że umiera, żebym kupił mu 12 win. I chodziłem z tą porozumieniami. I wiecie, gdzie jest dramat? Że mam 33 lata i znowu, że widzę te same pokolenia młodych ludzi, którzy mają to samo w domach w moim mieście. I wiem, że tak samo jest w wielu małych miejscowościach. Że dzieciaki płaczą po nocach, ponieważ ojcowie piją. Bo nie potrafią sobie poradzić ze swoim uzależnieniem. I diabeł ruinuje kolejne pokolenia polskich rodzin. A Bóg mówi, ja mogę wejść. Ja mogę zmienić wszystko. Tylko potrafił mnie poważnie. Ja wróciłem do domu dziecka, gdzie to było sobie ciało. Miałem 15 lat, zacząłem się uczyć bandytki. Trafiłem do grupy przestępczej. Poznałem mistrza polskiego boksu. Nauczył mnie boksować. Zaczęliśmy chodzić na natury, używaliśmy butelek noży, tulipanów i innych rzeczy, żeby wyciągać pieniądze, robić straszne rzeczy. O tym nie będę mówił dzisiaj, to nie jest najważniejsze. I zamordowali pierwszych moich kolegów. Zapłaciliśmy najwyższą cenę. I chcę powiedzieć młodym ludziom w kościele bardzo ważną informację. To nie kościół jest górny, to wy jesteście ludźmi. To wy macie problem z tym, że bardzo często pijecie wodę z kibla. I pasuje wam, kobieto tego świata. I tak jak świnie przekonujecie wam, wielu młodych ludzi chce spełnić swoje życie, byle gdzie. I diabeł ma na was szeroką ofertę. Masz prawo, być kim chcesz. Możesz być nawet świnią, przekleić sobie ogon, zrobić połowę za kichunkach. Nie ma w ogóle problemu. Pamiętaj o jednej rzeczy. Umierasz tak samo jak starsi ludzie. Umieracie tak samo. Nic nie różni się z waszej śmierci. Problem jest tylko taki, że możecie żyć długo, ale wielu z was nie radzi w wieku. W moim mieście w ciągu jednego roku kilkanaście do 50 młodych osób popełniło samobójstwo i już ich nie ma. I to jest dramat dzisiejszej młodości. Że zagłośnięci, byle czym, żyjecie w najniższych standardach, śmierdzicie szlugami, nie ma w tym nic wartościowego. Dziewczyny wyglądają jak malowane lale, spełzane uczynkiem. Śmierdzi, bo nie ma w tym nic dobrego i ja bym mówił, jak świnie, byle jak świnie żyły, nic poza tym. Kościół jest ludny. Kościół to jest miejsce dla ludzi, którzy chcą się oczyścić w swojej serce. Ja to zrozumiałem w pewnej chwili. Kiedy ja zrozumiałem, że diabeł zabił całe moje życie, ja powiedziałem, ja chcę iść do kościoła. Bo
tam jest nadzieja, że coś się do mnie zmieni. I tylko Kościół nie zmienił. Żaden psycholog ani psychiatra nie był w stanie mi pomóc. Żaden. Byłem ruiną człowieczeństwa. Byłem wytatowanym gówniarzem na narkotykach, kiedy miałem 17 lat. Obudziłem się na Dolinie. W moim mieście. O 2 w nocy byłem bezdomny chłopakiem, ojciec wydawał mnie z domu. Moi koledzy załatwiali się po kątach. Nikt nie był w stanie mi pomóc. Zacząłem głośno płakać i powiedziałem: Panie Boże, jeżeli możesz zmienić moje życie, to proszę Cię, daj mi nadzieję, że coś jeszcze się zmieni w moim życiu, bo ja już tak nie chcę żyć. I to trwało 15 lat. To była ciężka praca. Pan Bóg jest Bogiem zasad. A wy jako młodzi ludzie bardzo nie lubicie zasad. Współczesny świat uczy nas życia bez zasad. Dlatego młodzi ludzie giną przy komputerach jak inwalidzi moralni. Bo wy nie lubicie zasad. Pan Bóg ma zasadą, jest Bogiem zasad. Jest silnym, zdrowym Bogiem. I dzisiaj jedną z cech pedagogiki, która umiera, jest to, żeby pozbawiamy od ludzi zasad. Dorośli ludzie tak bardzo zachwycali się wolną Europą, że najchętniej zmusił młodych ludzi, daj im samochody, i sobie robią co chcą. To jest największy dramat współczesnego budowania. My boimy się zasad, dlatego dzisiaj tak bardzo rodzice i szkoła żyją na bakier, ponieważ szkoła mówi do rodziców: wy musicie wychowywać, a rodzice mówią do szkoły: nie, wy musicie wychowywać. Ja stoję bardzo często pomiędzy, jako podwiańcy. Nauczyciele proszą mnie, żeby ja przyjdę do rodziców, a rodzice też mówią, żebym ja przyjdę do szkoły. Ale ja mówię jedną rzecz, to rodzice są od tego, żeby ustawić jasne granice młodym ludziom, zasady. I dzisiaj jest czas, aby Kościół głośno mówił do młodych ludzi, do rodziców, do człowieka, abyśmy się upamiętali. I to bardzo trudne czasy. Ludzie świeccy śmieją się z Kościoła, z księży, ponieważ ja w ostatnich czasach próbuję skompromitować Kościół. Ale ja głęboko wierzę w to, że to jest Kościół jest taką zieloną wyspą, poświęcony do tego szarma, gdzie jeszcze możesz usłyszeć o pachnących winoroślach, o tym, że jest miejsce dla Ciebie w niebie, że Bóg zaprasza Ciebie na wieczną pocztę. Ja w tej melinie powiedziałam: mam dość narkotyków, mam dość narkomaństwa i innych rzeczy. Zawołałem do Boga, przyjąłem Pana Jezusa do swojego serca. I kiedy koledzy śmiali się ze mnie, zostawiłem wszystko inne, skończyłem maturę na piątkach. Poszedłem za Panem Jezusem. Zdałem studia na UEF-ie. Skończyłem na kierunek nauczycielski. Ludzie mówili: jak to, narkoma? Ja miałem 3 opinie w moim mieście. Narkoma, psychopata albo tu. Ludzie wyżyli. Co będzie pierwsze? Dziecko w szpitalu? Naprawdę tak o mnie mówili. O mnie już nie było na ziemi. Pamiętam ostatni dzień, kiedy wyjeżdżałem. Stałem z moją dziewczyną, bo ja mówię do niej: jeszcze kiedyś to wie, ale zobaczysz, że skończę studia. Ona powiedziała: Ty Makowski, nie, wszyscy, ale nie ty. Ja się popłakałem, że czy jest dla mnie nadzieja? I nie wiem, ilu z was poważnie traktuje swoją wiarę w tym kościele. Nie wiem, ile razy dziennie czytasz Biblię, bo ja czytam ją każdego dnia. Ile znasz wersetów z Biblii? Bo ja znam bardzo wiele, kocham czytać Biblię. Ona zmieniła moje życie. Mam drugie dzieci, mam wspaniałą żonę i kocham, kiedy was krzyczą. Niech Bóg błogosławi tego dziecka. Mam Lukę, który ma 4 miesiące i pani takie krótko bębek, że w całym domu śmierdzi. Ale chociaż wiem, że żyje. I w kościele jest miejsce dla tych, którzy mają problemy. Nie wiem, jak się dzisiaj masz, z takiego pochodzisz do domu. Nie wiem, skąd jesteś. Jezus Cię kocha. Nie ma takiego grzechu, którego Bóg nie zdoła wyrwać. Nie wiem, czy jesteś jajny, czy masz problem z cudzołożeniem, z pornografią, z alkoholizmem. Bóg może Cię wyrwać. Ja byłem stekiem złych rzeczy. Pornografia od najmłodszych lat. W domu zobaczyłem taką pornografię, że w głowie mieści. Potem domy publiczne, prostytutki. Nie radziłem sobie. Narkotyki, alkohol. Samookaleczanie się. Łamałem sobie samolot, wyciągałem pieniądze odszkodowań. Rozcinałem sobie łuki wywiały i tak dalej. Nie wiem, kim jesteś. I może wszyscy mówią o tobie, że jesteś patologią. Nie jesteś. Bóg mówi, że możesz z tego wyjść. Jest nadzieja dla tego drugiego człowieka. Pan Bóg jest Bogiem dla nadziei i przypadków. Jezus powiedział: przyszedłem znaleźć, co zginęło z domu Izraela. Jestem Bogiem zdrowych ludzi. Ja dzisiaj jestem wykładowcą na uczelni wyższej. Pracuję na Akademii Humanistycznej Ekonomicznej w Łodzi. Prowadzę zajęcia na studentów. Jeszcze po uniwersytetach po całej Polsce i mówię do doktorów, do profesorów. Wiesz, co mówię? Że ja jestem głupek. Pan Bóg jest mądry.
Jeśli się nie upamiętacie, wam kto błogosławi dzisiaj. Składam świadectwo o tym, że Pan Bóg zrobił wam już wszelkie kalectwo. Byłem beznadziejny. I bez Boga jestem cały czas beznadziejny. Ale każdego dnia traktuję Pana Boga jako inhalator. Biorę Ewangelię, czytam Biblię i mówię, prowadź mnie. Prowadź mnie do końca mojej dni. Mam cudowną żonę, Bogusię. 2 lata temu urodziła się Bogusia, moja córeczka. 4 miesiące temu Lubomir. Idziemy po 3, po 4 jeszcze. Chcemy mieć drużynę piłkarską. Moja żona mówi, że nie, ale... Ja naprawdę mam wielkie marzenie. Kocham rodzinę i rodzina jest Bożym błogosławieństwem. Ale Kościół jest miejscem, w którym Ty, w niedzielę, przystępujesz do stołu Pańskiego. To było takie objawienie dzisiaj dla mnie. Jak przystępujesz do tego objawienia? Ilu z Was wyjdzie stąd i pierwszy się zrobi do siebie, jeśli szuka? Znudzony wyjdziesz z Kościoła. O! Odbębniłem, zrobiłem swoje. Daj nam święty spokój. Klech. I pójdziesz swoją drogą. Żal! Zdrawa Kościoła! Gdyby się tak Rzymia Kielica nastawiona, to Kościół byłby najsilniejszą organizacją, nie pod kątem jakichś tam silnych rzeczy, pod kątem przemiany narkomanów, prostytutek, alkoholików, bezdomnych ludzi. To w tym mieście, w tej miejscowości nie byłoby alkoholików. Byliby ludzie, którzy kochają Boga. I tego wam życzę wszystkim, abyście byli ludźmi świadomymi Ewangelii, a nie odbędli swojej przyjści i dalej. Ja tak nie chcę żyć. Ja w niedzielę chcę mówić o tym, co jak w tygodniu żyję z Bogiem. W naszej parafii budzimy w tej chwili ludzi do życia i powołujemy ludzi. Mówimy o tym, że odpalamy w tej chwili kurs języka angielskiego dla biednych ludzi za darmo. Robimy posiłki, paczki dla bezdomnych i coraz więcej ludzi zaczyna żyć. Kościół staje się żywą łódką, która płynie i zbiera ludzi z ulic. Zbieramy tych, którzy nigdy nic nie robili w Kościele. Niech wam dobry Bóg błogosławi. Nie wiem, skąd jesteś, zapamiętaj jedną rzecz. Pan Bóg nie pyta, ile przeszedłeś w trudnych rzeczy, tylko dokąd zmierzasz, pielgrzymie. W którą idziesz stronę. Możesz zmienić swoje życie z Jezusem. Ja błogosławię tej parafii, dziękuję Panu Bogu za to, że mogliśmy się tutaj spotkać. Niech wam dobry Bóg błogosławi. Dziękuję Panu Bogu za wszystko, co mogliśmy tu powiedzieć. Amen.